ta Polska przedwojenna, oczywiście biedna, biedniejsza, która musiała stawać na nogi po tych rozbiorach, prawda, po tym wszystkim. Czy ta Polska, czy ci ludzie byli inni niż dziś? Byli inni. Dlaczego? Gdzie widzi Pani tą różnicę? Przede wszystkim nie było pogoni za pieniądzem. Jeśli ktoś miał pracę, to ją szanował. W mojej rodzinie wszyscy pracowali, nikt tam nie miał jakichś zatargów w pracy. Ale nie było takiego wyścigu jak teraz. I nie było jakichś tam świństw, jeden drugiemu nie robił. Może pani trochę idealizuje? Nie.